Cześć, z tej strony Maciek Wieczorek. Dzisiaj odbiła mi palma, a nawet w sumie trochę więcej niż jedna palma, także wiele palm. W każdym razie dzisiaj będziemy mówić o tym, co z kolei odbiło Urzędowi Skarbowemu, bo to jest ciekawy temat, ale na początku informacje parafialne. Jeżeli nie kupowałeś do tej pory kryptowalut za złotówki, nie wiesz gdzie to możesz zrobić, to w linku do tego, w opisie tego filmiku masz linka do BitBeja, polskiej giełdy kryptowalut, a jeżeli już kupisz swojego pierwszego Bitcoina lub Ethereum i chcesz kupić więcej kryptowalut, których nie ma na przykład na BitBeju, to możesz wejść też na Binance, zagraniczną giełdę, która pozwoli ci zakupić ponad 100 różnych kryptowalut. Także jest, w sumie nie sprawdziłem czy ponad 100, ale dużo ogólnie. No i teraz świeże doniesienia, dosłownie z 29 stycznia, to chyba w sumie niedawno powiedzielibyśmy, są takie, że według nowych interpretacji Urzędu Skarbowego powinniśmy podatkować każdą transakcję kryptowalutową. Wcześniej to było tak, że jeżeli kupiłeś powiedzmy Bitcoina, a później sprzedałeś go drożej, no to uzyskałeś przychód, czyli wydałeś na Bitcoina 40 tysięcy złotych, sprzedałeś go za 60, no to masz 20 tysięcy złotych zysku i od tego to zysku należało odprowadzić podatek. Teraz wymyślono nowy taki dowcip, że jak kupisz Bitcoina i za niego kupisz Ethereum i za to Ethereum kupisz Litecoina i za to jeszcze kupisz Ripple i tak dalej, czyli będziesz to tak robić w kółko, to przy każdej z tych transakcji należałoby się rozliczyć, czyli po wymianie Bitcoina na Ethereum trzeba by sprawdzić tak naprawdę, czy straciłeś, czy zyskałeś. Jak straciłeś, no to spoko, to nikogo to nie interesuje, ale jeżeli zyskałeś, to powinien być podatek. Ciekawi mnie w ogóle, w jaki sposób on ma być. Czy Urząd Skarbowy poda swój adres portfela Ethereum i powie, żebyś tam przelał? No według interpretacji aktualnych to jest tak, że to się powinno przeliczać na złotówki. I wtedy, jeżeli wychodzi zysk, to od tego zysku odprowadzać podatek. Tylko że znowu pojawia się pytanie, po jakim kursie przeliczać na złotówki. Bo po pierwsze, o różnych godzinach, a tak naprawdę w różnych minutach, kurs jest inny. I to każdy inwestor kryptowalutowy czy spekulant wie. Natomiast to jeszcze nic. Chodzi o to, że w tej samej minucie i sekundzie na każdej giełdzie kurs jest inny. Czyli powinniśmy wziąć średnią ze wszystkich giełd. No ale w takim razie pytanie, z których? Czy tylko z polskich, czy z zagranicznych? I już widzę tych urzędników, którzy usiądą z tą ustawą, na przykład jak dostaną w końcu jakąś oficjalną ustawę, bo na razie to są takie interpretacje, takie hiziu-miziu. Każdy tutaj coś kombinuje jak może. I siedzi pani urzędniczka, wypiła kawę, no i teraz szef jej mówi: obczaj tych, którzy kupowali kryptowaluty i sprzedawali. No i teraz przyznam szczerze, że z głębi serca współczuję tej osobie, bo to po prostu tak jakbyś ją wysłał w kosmos albo uśpił na 100 lat i nagle ona się budzi w nowym świecie i ma sobie z tym dać radę, co widzi. I już to widzę, jak to będzie w praktyce, bo zawsze to tak jest z polskimi urzędami, że będą totalnie różne interpretacje. Jeden urząd kogoś ukaże za to, co inny wręcz kogoś nagrodził, kogoś innego w innym mieście, czyli w jednym przypadku ta sama sytuacja przejdzie, a w innym ona nie przejdzie. Będą się działy przeróżne rzeczy i dlatego też wydaje mi się, że coraz częściej ludzie będą robić taki manewr. W zasadzie pewnie Urzędowi Skarbowemu on się nie będzie podobać, ale znam życie po prostu i wiem, jak ludzie to robią, kombinują jak mogą i już to widzę po prostu, że wszyscy będą mieć tylko koszty w Polsce, czyli na polskich giełdach będą tylko kupować kryptowaluty i pewnie na zagraniczne będą je wysyłać i już później na tych zagranicznych będą kupować inne, wymieniać, kombinować i tak dalej. Polak to jest sprytna bestia. Urzędnik skarbowy to też jest Polak, więc też jest sprytną bestią i oni będą tak ze sobą walczyć. No tutaj trzeba obserwować to, co będzie, ponieważ ja jeszcze też w kilku najbliższych nagraniach wyjaśnię, dlaczego jestem przekonany, że kryptowaluty zostaną uregulowane. I w zasadzie od samego początku, jak tylko o nich usłyszałem przed laty, no to wiedziałem, że tak musi być, bo to jest jakby logiczne. No wszystko, to nawet nie chodzi o kryptowaluty, wszystko musi zostać uregulowane, ale to innym razem. W każdym razie chodzi o to, że tych reguł będzie coraz więcej i w zasadzie po części to może i lepiej, jak będą konkretne reguły. Jak będzie wiadomo, co trzeba zrobić, czyli dobra, no to po jakim kursie to przeliczać w ogóle, ile tego podatku, jakie są dokładnie te zasady i tak dalej. Tak jak teraz już wiemy, że jak kupisz za Bitcoina złoto albo samochód, to nie oznacza, że ty się nie wzbogaciłeś, tylko to oznacza, że
wymieniłeś jedno dobro na drugie i to powinno być również opodatkowane. Także to są takie rzeczy bardziej klarowne, ale jest mnóstwo rzeczy totalnie niewiadomych i oczywiście możemy zgłosić się po interpretację w Twoim konkretnym przypadku. Jak masz niepewność, a każdy będzie miał niepewność w najbliższym czasie, możesz poprosić o jakąś tam Krajową Izbę Finansową, bodajże się to nazywa, o interpretację, opisać Twój przypadek i powiedzieć, jak chciałeś się rozliczyć. I wtedy jakby jesteś totalnie kryty, no bo sam się zgłosiłeś i przedstawiłeś sytuację, więc jest ok. Natomiast minus jest taki, że na tę interpretację czekasz 3 miesiące. Wyobraź to sobie, 3 miesiące czekasz, no i co przez te 3 miesiące masz robić? Ledwo oni ci na jedną rzecz odpowiedzą, a ty już masz 10 nowych zapytań, bo przez te 3 miesiące się tyle nowych rzeczy pewnie wydarzy w twoim portfelu na przykład kryptowalutowym, że znowu już będzie to nieaktualne wszystko. Także mega, mega skomplikowana rzecz. Nie wiadomo, jak to teraz robić, z czym się zgłaszać, z czym się nie zgłaszać i tak dalej. Natomiast wiemy, że najnowsze interpretacje, bo to jest informacja no, z 29 stycznia, także poniedziałek, czyli to są świeżynki, że teraz już wszystko, łącznie z wymianą Bitcoina na Ethereum i tak dalej, wszystko ma być podatkowane, czyli podliczone, co jest kosztem, co jest zyskiem i do tego jeszcze będzie utrudnianie tego liczenia tych kosztów. To jest standard w Urzędzie Skarbowym. Każdy z Was, kto ma lub miał kiedyś firmę, no to ten wie, że przepisy są tak zrobione, żeby nie było czegoś takiego jak legalna przedsiębiorczość w Polsce i nie ma w Polsce ani jednej legalnej firmy, bo każda łamie jakieś przepisy, no bo trudno, żeby nie, skoro jeden zawsze zaprzecza drugiemu. No i teraz będzie to samo robione, że niby będziesz mógł pokazać koszty, czyli że kupiłem Bitcoina za 40 tysięcy, a sprzedałem za 38, no czyli chyba nie mam czego podatkować, no bo jestem w plecy. I teoretycznie tak, pod warunkiem, że udowodnisz, że kupiłeś za 40 tysięcy. Czyli nie musisz już tak dokładnie udowadniać, że sprzedałeś. To oni sobie zawsze na podstawie poszlak ustalą. Natomiast to, że kupiłeś, to musisz na to mieć niezbite dowody. W tym wypadku kupowanie na przykład na polskiej giełdzie Bitbay choćby, to jest dobry pomysł, bo tam masz wszystko zapisane. Czyli tam masz dokładne, tam masz wprost dowody. Tam masz numer konta, który jest podany do tego, żeby kupić waluty. Masz przelew na przykład ze swojego konta bankowego, potwierdzenie tego przelewu, że kupiłeś te waluty, że przelałeś te pieniądze na to konto. Masz wyciąg z giełdy, prowizję dla giełdy odliczoną. Także pod tym kątem jest to mega fajne, że te koszty masz. Natomiast zastanawiam się, jak to jest, jak ludzie kupią na jakieś inne sposoby. Są niektóre takie kantory, które nie wysyłają za dużo potwierdzeń tak naprawdę. Jest tylko jakieś ID transakcji i już to widzę, jak to tłumaczymy tej pani ze skarbówki, że tu proszę pani, ta transakcja jest już na blockchainie. Tu proszę zobaczyć, ona dostała 6 potwierdzeń, czyli to przeszło. Tu jest mój wallet, tam jest tamten wallet i to przeszło i tak dalej. Tu ktoś pociągnął z karty. No, kosmos, także trzeba uważać. Bitbay akurat pod tym kątem jest bezpieczny, bo tam masz ten spis kosztów. Większość kantorów polskich też jest bezpiecznych. Chodzi o to, żebyś miał po prostu pełną dokumentację. Warto o tym pamiętać. Oczywiście ja się nie spodziewam jakichś nagle nalotów i nie wiadomo czego, bo dopóki nie ma przepisów, to też taki urzędnik trochę się boi wychodzić przed szereg, bo ktoś mu później może powiedzieć, i to nie obywatel, tylko jego szef na przykład, przełożony, że hola hola, chłopaku czy dziewczyno, robisz po swojemu, a my tak nie lubimy. Także no z tym też różnie bywa. Natomiast jeżeli wiemy, że trzeba jakby te koszty gdzieś tam zapisywać, notować, mieć odhaczone, to dobrze, żeby tak właśnie było i żeby być świadomym tego, co się dzieje i co się działo będzie w najbliższym czasie. Także pamiętajmy, będą chcieli to regulować i uda im się to. Natomiast do tego czasu jest trochę wolna amerykanka i dlatego też no, pamiętajmy, żeby te koszty zawsze mieć udokumentowane. No i też tak jak mówię, kupa Polaków zrobi taki manewr, że będzie to wysyłała za granicę i tak dalej. Odnosząc się jeszcze do jednej obawy skarbowej, że pan Morawiecki powiedział na kongresie w Davos, że Polska albo ureguluje kryptowaluty, albo je zbanuje, zabroni. No to oczywiście regulacji się tutaj nie boimy, bo każdy kraj to zrobi. Natomiast czy zabroni? No nie wiem, nie znam gościa osobiście, obserwuję tylko jego poczynania i wiem, że jest zdolny do wszystkiego prawdopodobnie, natomiast no my nie jesteśmy wyspą na jakimś oceanie, w związku z czym jakby tak zbanował,
polskie giełdy, no to one przecież za tydzień będą za granicą. No, BitBay tak naprawdę już ma siedziby i w Holandii, i w Indiach, i w Dubaju. Abu Coins jest jeszcze polska giełda, no to oni chyba nie mają jeszcze siedzib zagranicznych, chociaż mogą już mieć, tego co tam kojarzę. A nawet jak nie mają, no to wiesz, no to jak się zarabia, to się przenosi. Także tutaj tego bym się absolutnie nie obawiał. Z tym nie ma najmniejszego problemu. Polacy mają internet już od dłuższego czasu, także poradzą sobie, giełdy się przeniosą, nie ma najmniejszego problemu. Chodzi tylko o to, żeby o swoje te środki zadbać i te swoje rozliczenia. Także pamiętajmy, żeby te koszty przede wszystkim, na ten moment najważniejsze jest, żeby zapisywać te koszty, czyli żeby kupować te waluty w takich miejscach w Polsce, jak kupujesz, żeby mieć to potwierdzone. I tyle. Poza tym niespecjalnie bym się obawiał niczego. Zobaczymy, co oczywiście pokażą następne interpretacje, ale ogólnie ostrożnym trzeba być zawsze. Jeżeli się mają do kogoś dowalić, i tak się dowalą, tak czy inaczej, ale raczej póki co podejrzewam, że dopóki nie będzie jakichś klarownych reguł, to też nie będą chcieli aż tak być chamscy. Ja wiem, że różne są historie o Urzędzie Skarbowym. Sam prowadząc firmę od kilkunastu lat przeżyłem różne dziwne rzeczy i mam znajomych, którzy naprawdę mieli bardzo nieciekawe doświadczenia, ale też mam wrażenie, że od paru lat to zmierza w dobrą stronę, że urzędnik też człowiek i że oni nie chcą, zwłaszcza jak czegoś nie rozumieją, to że oni nie chcą tak na chama każdemu dowalić kary, zniszczyć i tak dalej. Są wyjątki, jasne, oczywiście, ale tak globalnie mam wrażenie, że to idzie w dobrą stronę i że dopóki nie będzie takich totalnie klarownych reguł, co wolno, czego nie wolno i jak to rozliczyć, to raczej nie będą agresywni, a później jak już będą klarowne reguły i ktoś będzie je łamać, no to pewnie będą. Natomiast znowu, odnosząc się do narodu polskiego, pewnie Polacy wymyślą 482 sposoby, jak i tak zrobić wszystko potajniacko. No bo żyjemy w Polsce i wiemy, co Polacy robią, także tak to bywa. Jeżeli chcesz poznać szczegóły inwestowania w kryptowaluty i to, w jakie projekty ja aktualnie wchodzę, jak to powtarzam na nagraniach często, wchodzę raczej w projekty niszowe, które mają szansę potencjalnie stać się kiedyś czymś takim jak Bitcoin, pod kątem ceny zwłaszcza, no to takimi projektami dzielę się na bieżąco na swoim webinarze. Najbliższą datę znajdziesz również pod tym filmikiem, tam możesz się zarejestrować na ten webinar i wziąć w nim udział w najbliższych dniach. To tyle, pozdrawiam Cię serdecznie, miłego spojrzenia jeszcze może na palmę, może na morze. Obojętnie. W każdym razie słyszymy się wkrótce na webinarze i owocnych poczynań w świecie kryptowalut, owocnego generowania kosztów, żeby mieć je zawsze udokumentowane i życzę Ci, żebyś nigdy nie doświadczył żadnej kontroli. To tyle, zwłaszcza takiej negatywnej, z której by miało coś złego wyniknąć. To tyle, pozdrawiam Cię serdecznie, miłego dnia i do wkrótce. Cześć!